Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, słuchaczy, nowych widzów. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, żebyście nie pominęli żadnej mojej premierki z wróżbami kolektywnymi dla Was. Zapraszam oczywiście do komentowania, do lajkowania z kciuczkiem w górę i do wróżb indywidualnych. Na wróżby indywidualne piszcie mi, kochani, e-maile. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. Oczywiście mam różne opcje takich wróżb. Robię je na podstawie Waszych dat urodzenia i zdjęć. Także zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Ja Wam podam przez e-mail warunki takich wróżb, kochani. Także teraz przejdziemy do lustra. Lustro, lewa strona, osoba Wasza ukochana, prawa strona, Wy, czyli osoba pytająca. Po środku karty tarota, co Was łączy w myślach, uczuciach i zamiarach. Wszystko już przygotowałam, żeby nie przedłużać i zaczynamy. Zaczynamy od Waszej osoby ukochanej. Co ta osoba myśli? Ta osoba jest niezdecydowana. Nie wie, jaką decyzję ma podjąć. Chce rozmowy, chce spotkania, ale być może tutaj nie wie, co ma zrobić. Jest w rozterce, jest na rozdrożu, umie podjąć decyzji. Miota się. Lub również jest taka interpretacja tej karty, że niestety spotyka się ta osoba tutaj z dwoma, tak? Z dwoma różnymi, przypuśćmy, kandydatkami i tutaj sobie jakby zagrywa, tak? Zagrywa. No raz się spotka z jednym, raz się spotka z drugim, tak jak to pasuje, tak jak to tutaj gra. Także pewnie zagrywa troszkę tutaj coś, być może jakaś taka dwoistość, nieszczerość sytuacji, ale być może również zastanawia się, nie wie co zrobić, chce podjąć ryzyka rozmowy i spotkania z Wami. W głowie ma na pewno spotkanie i rozmowę z Wami, ale nie wie, jakie ryzyko podjąć, co zrobić. Wasza głowa, Wasze myśli. Tutaj jest to bardzo ważne dla Was, istotne, ale również obciążające, tak? Te wszystkie sprawy. Chcecie, by się wszystko potoczyło dobrze, by się chmury, czyli problemy rozjaśniły, rozwiały i by nastał znowu pozytywny, dobry czas, słońce, by się wszystko wyleczyło, wzmocniło, rozrosło, poprawiło, no, wyleczyły te jakieś ciężkie sytuacje między Wami, które teraz są. By sprawy Wasze potoczyły się dobrze. Tego pragniecie. O tym myślicie. Co Was łączy na poziomie myśli? Rycerz kielichów, czyli chcecie zawalczyć o tę romantyczność, o ten romans, o tą, nie wiem, jakąś uczuciowość. Chcecie miłości, harmonii. Chcecie takiej przynależności, radości. Chcecie rozumieć się, chcecie wyjaśnić sprawy, chcecie pogodzić się. Chcecie być szczęśliwi i zakochani. Tutaj jest, że chcecie, znaczy myślicie o tym wspólnie, razem, ale osobno, o miłości, o szczęściu, o romantycznej, pięknej atmosferze między Wami, która mogłaby być, ale jej niestety nie ma z różnych względów. Więc chcecie o to zawalczyć. Chcecie o harmonię, o zgodę, o znowu taką harmonijną fazę między Wami zawalczyć. Chcecie romansu, chcecie miłosnych chwil. Uczucia. Wasza osoba ukochana myśli tutaj, że jest dużo spraw jeszcze niewyjaśnionych, jakichś sekretnych i jest tutaj w izolacji.
w izolacji, w rozmyślaniu, w jakiejś oziębłości, blokadzie. Uczucia, emocje w blokadzie, separacja, również izolacja, tak? Tutaj osoba odwraca się, jakby myśli, analizuje. Jest dużo niewiadomych, niewyjaśnionych spraw między wami, sekretów. Być może ta osoba ma jakieś emocjonalne sekrety. W tej chwili jest tutaj duża blokada dla uczuć, przemyśliwanie spraw. U was w sercu, w uczuciach też blokady. Zobaczcie, karta się powtarza. I to na poziomie serca. U niego blokady, u was blokady, separacja, brak kontaktu, brak randki, brak spotkań, brak dialogu, brak tutaj wymiany emocjonalnej. Jeśli chodzi o związek, związek jest w blokadzie. Nie wiecie, jak rozwiąże się związek. Na razie związek emocjonalny, uczuciowy umarł. Umarł, jest zablokowany, nie ma rozwoju, jest pasywność, jest rozmyślanie, co będzie, jest pragnienie jednak, by narodziło się coś na nowo, ale by się coś zmieniło, by się coś przetransponowało. Co was łączy tutaj w uczuciach? Król mieczy, czyli to, że razem myślicie na poziomie intelektualnym, na poziomie głowy. Jesteście oboje w głowie i uczucia, emocje odstawiliście na bok. Jesteście oziębli w stosunku do siebie, emocjonalnie dystansujecie się i myślicie, planujecie coś po prostu bardzo na zimno. Brak tutaj uczuciowości, jest jakaś oziębłość. Niestety to was łączy, oboje tacy jesteście w tej chwili, że właśnie pełni dystansu, pełni rozmyślań na poziomie głowy, planujecie, myślicie, czy to ma sens, analizujecie, jesteście oboje niezależni, silni. Oboje macie bardzo silne tutaj osobowości, bardzo silne ego. Chcecie być może sobie oboje coś udowodnić, jakieś racje. I tutaj chcecie podjąć jakąś decyzję, ale na razie jeszcze myślicie. Być może doradzacie się również kogoś. Co w zamiarach i w planach? U was, osoby ukochanej, waszej osoby ukochanej, są lęki. Lęki, ale również tęsknota, rozmyślanie wieczorową porą i w nocy. Tęsknota za tym, by stworzyć jakieś tutaj jakąś relację, jakieś partnerstwo, jakieś oficjalny związek, ale są też lęki, niewyjaśnione sprawy, być może dużo sekretnych spraw, niewiadomych, lęki przed być może zaangażowaniem się w jakąś relację. Blokady, lęki, takie tutaj bardzo jest wyczuwalne, prawda? Tutaj chodzi o związek oficjalny, relacje z tą kobietą bardzo atrakcyjną, seksualną, czyli ta osoba, wasza ukochana, ma na pewno plany i zamiary w stosunku tej kobiety, bardzo atrakcyjnej, kobiecej, powabnej, ale ma również lęki przed jakąś relacją z tą kobietą. Bardzo widzi tą kobietę seksualnie, być może szukała ta osoba tylko jakichś powierzchownych, seksualnych kontaktów, natomiast ma lęki tutaj przed relacją i się boi, i właśnie myśli wieczorami, nocą. Być może są jeszcze jakieś sekrety, tu niewyjaśnione sprawy, szkody, straty. U was jest niedowierzanie, jakiś fałsz. Nie wierzycie, nie ufacie tej osobie ukochanej. Chcecie kontaktów, owszem, ale myślicie jakoś negatywnie. Jest tutaj dużo spraw niewyjaśnionych. Jeśli chodzi o spotkanie, być może nie doszło spotkanie do skutku. Jest tutaj spotkanie jakieś problematyczne, niejasne. Niejasne są właśnie zamiary, jeśli chodzi właśnie o konkretne spotkanie. Nie ma jakichś konkretnych planów. Być może ktoś odwołał z was spotkanie, nie ma
kontaktów, kontakty są, wszystko jest niejasne i nie ufacie, nie wierzycie, myślicie, że ta osoba was oszukuje, kłamie, że być może zdradza, że jest egoistyczna, że nie umie tutaj, że chce was tylko wykorzystać, że chce tylko czerpać jakieś tutaj korzyści dla siebie. To, co was łączy, to jest komunikacja. Chcecie oboje komunikacji, chcecie spotkania, chcecie przyjaźń do siebie, chcecie seksu, chcecie zwycięstwa, chcecie dobrych... Ups, przepraszam. Chcecie dobrych informacji. Chcecie, żeby się to wszystko tutaj dobrze rozwinęło. Chcecie sukcesu. Chcecie szybkiego rozwoju spraw, tak? Szybkiego rozwoju spraw. Chcecie być może takiego niespodziewanego, dobrego, pozytywnego rozwoju spraw. Także być może też jakieś niespodzianki. Impulsu, od jeden powinien dać z was jakiś impuls do działania, do akcji, do tego by się coś ruszyło, bo nie było takiej pasywności, jak teraz jest u was. Także czekacie oboje na dobre decyzje. Na dobre wiadomości, na dobre informacje, na napisanie, na akcję, by coś ruszyło, ponieważ dużo lęków, blokad, izolacji, izolacja z dwóch stron, brak kontaktu, brak spotkań, niejasność sytuacji, śmierć, czyli no, totalna blokada, totalne jakby zakończenie w ogóle tej uczuciowe, dużo niewyjaśnionych spraw, ale również tęsknota, rozmyślania, co dalej. I tej chęć, impulsu, nie wiem, spotkania, seksu, wymiany informacji, dobrych jakichś informacji, byście pisali ze sobą, by się problemy rozwiązały, by nastała znowu pozytywna wibracja, energia, byście znowu pozytywnie ze sobą w ogóle rozmawiali, byście wrócili do siebie z tej pasywności, z tej tutaj zablokowanej sytuacji waszych spotkań i kontaktów. Te karty, które powtarzają się tutaj w lustrze, to właśnie ta karta izolacji, blokad, muru emocjonalnego, którym się otoczyliście. Również karta spotkania powtarza się, czyli chcecie oboje się spotkać. U niego w głowie jest spotkanie, chce się spotkać, u ciebie w zamiarach jest spotkanie. Które karty się powtarzają jeszcze, to karta pierścionka. Oboje pragniecie związku. On w planach i zamiarach, ale również ma on związane lęki z tym, z zaangażowaniem się ze związkiem. Może nie chce się wiązać, bo ma lęki jeszcze, ale tęskni też za związkiem i wy chcecie też związku, ale wiecie, że teraz na tą chwilę ten związek umarł. Także to są te karty najsilniejsze, które się powtarzają. No, życzę wam, by tu się te blokady, te lęki rozwiązały, by to wszystko puściło i by ta komunikacja, to spotkanie doszło do skutku. Dobre informacje. I właśnie to spotkanie. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia. Już wkrótce. Niech się dzieje.